Witam ponownie w czwartek. Mamy 19 dzień kwietnia. Łukasz Fiorek z tej strony, Fibonacci Dream School, Repa WTI tym razem. Tutaj wchodzimy w bardzo ważny klaster Fibonacciego. Klaster najsilniejsza, więc kombinacja dwóch mierzeń zewnętrznych 161,8, bo o tych mierzeniach oczywiście mowa. No i tutaj widzimy, że z dwóch ostatnich korekt spadkowych, tą pierwszą największą mamy już pomierzoną, mierzymy kolejną, czyli tę mniejszą. No i tutaj widzimy, że 161,8 bardzo ładnie wypada. Blisko siebie, także w miarę blisko siebie. Oczywiście jest to strefa, która będzie mnie od strony technicznej na pewno interesować. Zwróćcie uwagę na różnicę, wcale taka duża nie jest, 69,01, 69,30, więc około 30 punktów. Jeżeli chodzi o interwał H4, to jest tak naprawdę niewiele. Oczywiście ta granica błędu jest dopuszczalna. Widzimy, że świeca właśnie atakuje tę strefę, także po pierwsze kluczowe będzie zamknięcie, żeby to było wewnątrz tej strefy zielonej. Po drugie oczywiście szukamy już jakichś symptomów podażowych, czyli formacje świecowe z górnym cieniem, jakieś markowanie ceny, wyhamowanie i tak dalej, i tak dalej. Także od strony technicznej na pewno takim lokalnym sufitem dla ropy WTI jest ten klaster 2x161,8, bo tutaj zobaczcie, bardzo ładnie te poziomy widzimy. No i okolice 69, 69,30 powinny być obserwowane.